numer 5. Bardzo proszę, projekt zarządu, opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego w sprawie opinii z wycięcia opinii 389/1 i 390/1/31 Jednostka Administracyjna Nowa w Krakowie. Bardzo proszę o zreferowanie pana przewodniczącego Janusza Węcława. O 51 wyciedziałek nr 389/1 i 390/1 o łącznej powierzchni 30 tysięcznych hektarów położonych w Kakowiczu Wiązki 58a, potem 33 jednostki ewidencji na Noworuta. Celem sprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 389/2 i 390/2 o łącznej powierzchni prawie 74 ary. Podobne uchwały wielokrotnie już tutaj na sesji Państwo radni mieliście przyjemność głosować. Tu jest sprawa ewidentna, można powiedzieć, jeżeli na rysunku w tym żółtym obszarze zaznaczona jest działka, która jest dokładana powierzchniowo do tej podłużnej, to jak widzicie Państwo, na dużej części tej działki malutkiej o powierzchni 3 arów znajduje się budynek, który jest tam od wielu dziesiątków lat i niejako miasto czyści sprawy ewidencyjno własnościowe. Niewątpliwie to polepszenie funkcjonowania działki będzie na tym polegało, że będzie właściciel prawnie na swoim terenie, a nie jego dom będzie na miasta terenie. Tutaj komisja nie miała żadnych problemów, żeby przygłosować 5 głosów, było za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę o wprowadzenie autopoprawki. Oczywiście uchwała jest z dnia 4.07.2013. Otwieram dyskusję. Znaczy, przepraszam panie przewodniczący, ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego Węcława. Czy tam jest chodnik przy, bo wiem, że później jego kolizja gdzieś w Radzie Budowy Chodnika, ale czy to jest tam pokazane, no to mnie znaleźć ulica jeszcze. Jest wzdłuż, dokładnie wzdłuż, tak, są inne posesje, jest już ogrodzenie. Tam nie ma chodnika. Tam nie ma chodnika. Ale to jest dopełnienie. Wiem, jest wystarczające, tam jest część taka, która jest. Tak, jest. Dziękuję. Gmina by się nie zgodziła. To jest wystarczające. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw, dziękuję bardzo. Proszę o wstrzymanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku numer 6.